Słowem Twoim. Dzisiaj świętujemy 50. dzień Wielkanocy. W ten dzień był i zostaje zesłany Duch Święty. Nasze oczy, uszy, nie pojmiamy naszych serc, zostały otwarte jak niegdyś podczas pierwszego dnia dziesiątnicy. Byśmy też byli otwarci na ten duchowy deszcz. Wtedy otworzymy swoje drzwi, tak jak apostołowie, którzy przebywali w pomieszczeniu gdzieś na górze, z obawy przed prześladowaniami i wyszli na zewnątrz, by głosić z radością do Królowienia Jezusa. Niech Duch Święty nas zapełni. Pełni zaufania, uwierzmy się teraz w Bożemu Miłosierdziu. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu, bracia i siostry, że dla was zgrzeszyłem myślą głową,
tym samym miejscu nagle dał się usłyszeć z nieba szum, jakby uderzenie pogodnego wichru i na pełnym cały dom, w którym przebywali. Ukazało się im też jakby język ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczuł jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jakby tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: przecież ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Aramejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Aramici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapsadokcji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz Rozebici, Kretyńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto słowo Boże. Chwała nie bardzo. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Oto słowo Boże.
niech będą dzięki.
te słowa tchnął w nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im opuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Oto słowo Pańskie. W sakramentach spotkamy wcielonego Syna Bożego, który dał
celebracja Eucharystii jest dziękczynieniem Bogu Ojcu, który zwrócił się do nas przez swojego Syna i którego uwielbiamy w uczniu. Dobrze, że poobserwowaliśmy ten klub Boga jako oznakę wspólnoty wiary i że możemy go razem przekształcić w nadchodzącym czasie. Życzymy Wam inspirujących świąt zesłania Ducha Świętego i mam nadzieję, że On nas przeprowadzi z tego zamknionego okresu w nowe doświadczenia pokoju, doświadczając Bożej obecności, która nas i nas ułoszcza. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przez wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny na Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało swojej dziewicy i stał się człowiekiem. Skrzyżowany również za nas, od cóż mówiłabym, został umęczony i pokrzyżowany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak uznaje na pismo. I wstąpił do nieba, przejdzie się z tego ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Chrzciciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie pobierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Otwórzmy nasze serca przed Bogiem i zanosimy do Niego nasze prośby. Za Kościół Boży, aby zawsze odmawiał się mocą Ducha Świętego, Ciebie prosimy, za oszczoną Duchu Świętym, aby głosili Ewangelię wszędzie tam, gdzie ludzie nie słyszeli jeszcze o Chrystusie. Ciebie prosimy, za sprawujący władzę w naszym państwie, aby Duch Święty obrażał ich swoimi liderami. Ciebie prosimy, za łaskę życia i z prośbą o zdrowie dla Krzysztofa Stolowskiego. Ciebie prosimy, o świat publiczne dla zmarłej Jadwigi Cieślikowskiej. Ciebie prosimy, za zmarłych, aby w domu Ojca znaleźli miejsce pochowny i odpoczynku. Ciebie prosimy, za nas, abyśmy zawsze i wszędzie głosili prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Duchu Święty, który sprowadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przywódź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją. Zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego zła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Módl Ci się, bracie i siostrze, za moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam pełnię zrozumieć tajemnicę chrześcijańską i doprowadził nas do całej prawdy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z nami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za ofiarę Twoje sprawiedliwe. Za prawdę wolne Twoje sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dzięki czynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. Aby doprowadzić do pełni misterium pasłane, zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, których uczyniłeś swoimi wybranymi dziećmi, jednocząc ich w Twoim jednorodzonym Synu. Duch Święty w początkach Kościoła dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga i zjednoczył różne języki w wyznaniu tej samej wiary. Dlatego pełnią nas pasłane, radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn Twojej chwale, nieustannie wołając. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem.
oraz całe wieństwo. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej świętości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jego ulubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II, ze świętą siostrą Faustyną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módl się teraz do naszego Ojca z Jego Słowami, do Nebesa zbliżył Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i odnacz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni odrzekli i bezpieczni od wszelkiego zamęku, pełni nadziei i oczekiwania przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. O Twoje jest Królestwo, będę i chwała. Jezus ukazał się swoim uczniom i pozdrowił ich słowami. Te słowa pokoju brzmią o dzień dzisiejszy. I to jest też pierwsze pragnienie Jezusa,
Niech przyjęty sakrament nas uświęci i daje nam gorliwość płynącą od Ducha Świętego, którym w cudowny sposób napełniłeś swoich apostołów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W związku z zarządzeniem naszych holenderskich biskupów do 1 czerwca możemy się gromadzić na nabożeństwach liturgicznych na ołtarzu na mszy świętej w grupie do 30 osób, a 1 lipca w grupie do 100 osób. Oczywiście przy zachowaniu wszelkich reguł z tym związanych. Dlatego można się zapisywać na przed, zapisywać na 9 dni, ale to jest jedyny sposób, żeby jakoś to wszystko mieć pod kontrolą, żeby też nie było tłoków, ale też, żeby ktoś niepotrzebnie stał przed ofiarami i niestety nie został zbyt wypuszczony. Także na naszej stronie, na Facebooku, Polska Grupa Katolicka Blazej, tam można się łączyć z nami i się wpisywać. Także w środku jest miło i ciepło, nawet w czasie słonecznym, tylko że wieje, jakby Duch Święty przechodził przez okolice mocno wieje. Wszystkim życzę miłej niedzieli, dobrego wypoczynku i dobrego zobaczenia. Poprosimy teraz Boga o błogosławieństwo. Bóg Ojciec Światłości, który w dniu dzisiejszym poświęcił duszę uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, niech wam udzieli swojego błogosławieństwa i napełni was darami Ducha Świętego. Amen. Niech ogień Ducha Świętego, który ukazał się nad uczniami, oczyści wasze serca od wszystkiego grzechu i przeniknie was swoim światłem. Amen. Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, niech sprawi, abyście trwali w tej wierze i o tym nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie. Amen. Niech was Bóg błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Niech nastąpi duch Twój i odnowi ziemię.
Dziewico z nami.
Ale usłyszy o skarbie i wysłuchaj Pana.